Witam wszystkich z tej strony, witam was na wyspie z całą naszą rodzinką. Słuchajcie, jak widzicie, Molly jest w ciąży, no tak, znowu jest ten problem z brzuszkiem. Przed chwilą wszyscy właśnie wstali. I powiem wam, że to będzie jeden wielki nieogar. Boże, gdzie to znowu tu? One są dziwne. Molly dzisiaj, moi drodzy, urodzi ostatniego dziedziusia na naszej wyspie. Jestem mega ciekawa, czy chłopiec, czy dziewczynka. Na razie mamy dwóch chłopców i dwie dziewczynki, więc nie wiem, piszcie teraz w komentarzach. Chłopiec, czy dziewczynka, kogo obstawiacie, moi drodzy, kogo obstawiacie? No i co? W sumie ostatni maluch. Generalnie w tym wyzwaniu było tak, że niby musimy poczekać, aż wszystkie dzieci będą... chyba młodymi dorosłymi, albo pierwsze, sama nie wiem, ale ja myślę, że wiecie co, że po tym odcinku nagram jeszcze jeden, ostatni, będzie to piątka dzieci, tak to zrobimy. Ja tutaj nie będę czekać, że nie będą dorośli, bo to bez sensu, bo to właściwie w kółko jest to samo, nie ma co tego przedłużać. Zrobimy sobie na pewno jeszcze jeden odcinek, gdzie wszystkim zrobimy urodziny razem z Molly i z Brandonem, po prostu wszystkim po kolei i tak sobie zakończymy, może... popłyniemy na tę drugą wyspę, jeszcze nie wiem, zobaczymy, w każdym razie planuję jeszcze dwa odcinki z tym włącznie, więc ten i jeszcze będzie ostatni, tak to moi drodzy zrobimy, dobra, ja ich puszczam, ale nie wiem co tu się dzieje, nie wiem co tu się dzieje, niech na razie robią co chcą, kurczę, ten smok tu coś bloczy, chyba ten, tutaj on coś bloczy, weź go, Boże, wszyscy chcą do łazienki i chodź z nim tutaj, podejdź tu. No nie, jeszcze popsuli. Boże, już się robi nieogar. Słuchajcie, już się robi jeden wielki nieogar. Nie wiem co i jak. Dobra, po kolei. Ty moja droga, zjedz zapiekankę. Ty mój drogi, wiesz co, w sumie, jak już tu jesteś z nim, to weź go nakarm. O nie, to też jest do naprawienia. Naprawisz mi to. Oj, mint tutaj widzę, też jest, o, mint już sobie wziął, dobra, chyba surweczkę, tak, surweczkę mint sobie wziął. Właśnie, dobrze, mint mi napisały, że ja nie zauważyłam, że tobie cecha szczęścia się tutaj wylosowała. Mówiłeś też, że chcesz swojego ptasiora, ale powiem ci, że no kurde, takie drugie stawiać bez sensu, no to będzie najwyżej twój ptasior, no bo co? Ewentualnie, wiesz co, bo ty tutaj łapiesz cały czas jakieś, o, masz na przykład jakąś agamę? Poczekajcie, zobaczymy, bo ja bym sobie to kupiła, bo ty właśnie mi tam pisałeś, że chcesz jakiegoś zwierza. Pisałeś ptasiora, no ale ptasiora już mamy i patrzcie, ta sowa, ona jest tak długo, ona w ogóle, kurczę, nie odleciała stąd. To jest mega, mega po prostu dziwne. Tylko, że jak to właśnie będzie wyglądało? To jest dla żółwia, dla o, wąż byłby fajny, to jest dla jaszczurki. No i widzicie, no takie... sama nie wiem, to jest dla gryzoni. Tak średnio nam to będzie pasować, wiecie o co chodzi, nie? No ale... kurczę, no. Zaraz będę kończyć, więc dam ci tutaj. Będziesz miał jaszczurkę. Co ty na to? Będziesz miał swojego zwierzaka. odłóż agamę, dokładnie, włącz światła. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Właśnie, też mi napisaliście, żeby jedno dziecko miało okularki po Molly. No i właśnie, słuchajcie, okazało się, że Bazyl no tak nie do końca dobrze widzi. Molly oczywiście wyłowiła okulary tam z dna oceanu, jak wiecie. I ma okularki fioletowe, proszę bardzo, po mamusi. Stwierdziłam, że to jest fajny pomysł, żeby faktycznie jedno dziecko miało. Nie wiem, kiedy ona mi urodzi. Ty jesteś głodny też, młody. Chodź sobie coś zjesz. Suróweczkę. Brandon... aha, ty z tym smokiem tu. Nakarmiłeś tego? Bo nie wiem. Odstaw go. Możesz sobie użyć. No. Niech sobie polata. I mój drogi, no ty niestety do ogrodu. Ty sobie czytasz, więc sobie czytaj, odpoczywaj. Ty, moja droga, nawodnienie, więc ty... wiecie co, idę z nią ponurkować może, co? Myślę, że to byłby dobry pomysł, tylko tak. Chodź tutaj. Zrobimy to... kto tu znowu jest? I znowu jest ten. Znaczy mówiliście o tym modzie, ale ja go mam. Tylko widzicie, to są jakieś tacy bardzo dodatkowi tutaj simowie. Czekajcie, ja się go pozbędę oczywiście. Okej, okay, już. Bo ja tego moda mam, bo gdyby tutaj go nie było, to byśmy tu wszystko mieli. Więc to nie, tylko że to są właśnie jakieś takie mim, albo jakiś taki, co tak występuje tutaj, więc chodź tutaj. Więc... tacy jacyś simowie randomowi. Została chyba ta jego tatu. Z tego co widzę. Tak mi się wydaje. Dajesz, moja droga, dajesz. Jeszcze zobaczymy, jak ty tutaj pięknie pływasz z tym ogonem. W ogóle tak, co do młodej, co do Rosie. What? A, tu jesteś, dobrze.
Nauczyłam się chyba wszystkiego. Nie czytam, coś z klocków jeszcze ewentualnie nie zostało, ale już umiem, słuchajcie, sikać na nocniku, umiem chodzić, umiem mówić. Ewentualnie coś tam z tych klocków czy cymbałków zostało, ale ona jest piękna. I tak bym chciała tego syrena, wiecie co, spotkać. Fajnie by było, nie? Super jest, śliczna jest. Kurde, nie zmieniłam tej grafiki, ja pierdziu, znowu zapomniałam. W ogóle zapomniałam zobaczyć, czym się to, ale na pewno mi się przestawiło. Z tym pod wodą. Kurde, no zapomniałam, słuchajcie, trudno, no musicie przeżyć. Może na ostatni odcinek mi się uda i będę pamiętać, chociaż no nie wiem. No, oczywiście, że nie zmieniłam, no bo po co? Ja mam sklerozę, normalnie mam sklerozę, no ale niestety, o, w tym wieku. Mam nadzieję, że oni sobie tam poradzą, to już tak jest. Liczę na to, że ten syren gdzieś będzie, ale widzę, że odnowiły się skrzynie. Więc to sobie pootwieramy. Też was właśnie pytałam, czy są jakieś godziny na tych syrenów, czy nie ma, ale mówiliście, że chyba nie, że to po prostu jest tak randomowo. Nie otworzy mi? Ona chyba powinna, nie? Ona nie powinna, że jakiś tam poziom czy coś. No nie, dobrze. Czy ja coś słyszałam gdzieś kogoś? Czy ja mam już jakieś omamy słuchowe, albo po prostu słyszę, co chcę? Wydawało mi się, że coś. Chwila. Tu jakby ktoś. Aha. Dzień dobry, pani. Kim pani jest? Ja już myślałam, że to jest syren. To są syreny, zobaczcie! Ale czy ty jesteś seniorem? Kurde. Tak trochę wygląda jak senior. A ty? Ty też jesteś syreną? Czy kim ty jesteś? Co tu się dzieje, słuchajcie? Tam to jest na pewno syrena. To trochę mi wygląda na senior. Nie wiem czemu. Chodź, chodź, Jeremy. Nie? Taki jakiś przygarbiony. Żeby się go odmłodzić. Nie, słuchajcie, no bo ja bym tak chciała. Tak bym chciała, żeby ona była z syrenem. Dzień dobry. Przyjazne. Entuzjazmy się nurkowaniem. Rozmawiaj o muszlach. I o rybach. Czego będę miała znajomych? Tak. Nie uciekaj. No nie wiadomo, kurczę. Ale wygląda na... Specjalne, syrena. Aha, to jest to samo. On mi wygląda... Wiecie co? Ja to sprawdzę. Ja to sprawdzę, ok? Wejdę do Nrasa i zobaczę. A jak coś, to go odmłodzę. Trudno. To w końcu, wiecie, jest taka dodatkowa tutaj rzecz. Zobaczymy zaraz, czekajcie. Dobra, słuchajcie. Już go zmieniłam. Już jest nastolatkiem. Kurde, no wiecie co, zrobiłam tak i tak już kończę tę serię, a ja bym tak chciała, tylko że on ogona, nie ma, jest zboczony ten ogon. Musiałabym go, kurde, wiecie co, dodać, żeby to się jakoś w tym lustrze zmieniało, nie? Żeby on do tego lustra poszedł mi, kurde, ale no teraz nie mam jak tego zrobić. Słuchajcie, dam mu takie dredy i myślę, że super wygląda. Jest fajny. Ale oni tutaj nic innego nie mają, niestety. Tego co widzę. No. Ja bym chciała, żeby wiecie, jakiś tutaj romansik był czy coś. No, musiałabym go wziąć tam do lustra, bo kiedyś z Beon też miałam problem właśnie z tymi ogonami. Ale mamy, słuchajcie, był seniorem. Był seniorem. Zrobiłam z niego nastolatkę. O, i myślę, że mega fajnie wygląda i w ogóle wiecie, w tych dredach. Super. Co, jakieś zdjętko może bym jeszcze zrobiła na pamiątkę, bo nie wiem, czy go jeszcze spotkam. Dobra, ale tutaj brzydkie jest, bo kurczę, wiecie. Dobra, jak tam wygląda cała reszta? No oni są tutaj chyba ogarnięci. Oni mała tu jest troszeczkę głodna. Boję się, że on mi tu ucieknie, wiecie. No i Molly będzie rodzić, ale nie wiem, kiedy ona będzie rodzić. Mam nadzieję, że ją tam ogarną. No ja tu teraz muszę się skupić na niej, tylko że my tu żadnych innych interakcji nie mamy, nie? Kurczę. Spróbuj jeszcze to otworzyć, dawaj. Żeby on mi nie uciekł. Czy ja go później będę mogła jakoś przywołać, czy coś takiego? Czy ja mam na przykład jakąś muszlę? Może coś kiedyś syreny się jakąś muszlą przywoływało, co nie? Coś takiego. I nie mieli twarzy. Słucham? Co tam się dzieje? Co tam się dzieje? A, nie otworzyłaś mi tego, czemu? Jaki twarzy? Czy ktoś ogarnie małą? Śpi. Aha, ona śpi. Prysznic, już myślałam, że ona gdzieś tam po skałkach łazi. Słuchajcie, no na razie się skupiam tutaj. Skupiamy się tutaj. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie.
Coś tam opowiada. Otworzysz to? Ej, czemu ona nie chce? Otworzy mi to. Dobra, otworzy. Szczerba gdzieś jedna była, nie? No i co z tobą? Czemu ogon ci się popsuł? No popsuje się ogon i tyle. Ale patrz, no czeka tu na nią. Tylko, że wy tu nic nie macie. Kompletnie żadnych interakcji tutaj nie macie. Halo. A jak on tutaj wygląda? Czy ja tak bym teraz musiała cały czas, wiecie, z nim gadać czy coś? Bo nie wiem. Żeby się zaprzyjaźnili? Może, nie? Ciekawe. No trochę im tu poklikam. Bo i tak, kompletnie nic innego tutaj nie mam. Idę do młodej zobaczyć. Zaraz tam wrócę. Pokaż. O, dobra, idzie Molly. Co tu? Czy myślałam? Ty! Co ty robisz? Zaraz znowu będzie... Ja nie wiem, oni... Proszę, co tu się dzieje? Proszę, wyrzuć wszystkie rośliny. Mint, a ty? Odłożyłeś tu te swoje... Jest. Włącz światła. Baw się. Jedzenie tutaj nie ma. A co z plesiurem się stało? No i patrzcie, i odleciał. O nie. To teraz będziesz miał dwa. Przecież już tak to dorobię, bo... Nie! Patrzcie, jest papuga. Dawaj ją. Ale hit. Dobra, czy wyście nam nakarmili? Dobrze, idź na nocniczek. Bardzo ładnie. Ty tam ogarniasz, super. Mógłbyś sobie użyć. I, mój drogi, jeszcze będziesz musiał posadzić. Tutaj wezmę. I może być to. O, proszę bardzo, co się dzieje, malutka? Co się dzieje? Czemu ty płaczesz? A ty nie skorzystałeś z tego nocnika? Co tu się podziało? Młody? Młody się tu bawi z tym. Niech się bawi, czemu nie? Mint? Schwytałeś? Chwytaj ją. A co z nim? Ej, jest Sixam! O kurde, to już myślałam. Jest, on go zabrał do... za pazuchę, kurde. I odłóż tego. Wszystko nosi ze sobą. Mint, ja nie wiem, co ty tu. Jest, ja już myślałam, że go nie ma. Ej, ja się wystraszyłam. No ta sowa jest po prostu mega. Ona tu cały czas jest i ona w ogóle nie odlatuje, nie? I możesz ją nakarmić. A czy tego da się nakarmić, czy się nie da w końcu? Wyłącz. Jest światło niby włączone. Więc nie wiem, o co chodzi. Weź sobie później użyj. No to masz teraz, widzisz. Zwierzaczki swoje. Dobra, idę do tej. Jeszcze gadają, patrzcie, jeszcze gadają. Czy coś z tego będzie, moi drodzy? Byłoby fajnie, co? Ale oni mają ciągle te same interakcje. Czy ja coś tutaj mogę zrobić, żeby mieli inne te interakcje? Jak wy wyglądacie tu? Znajomy. Może jakby się zaprzyjaźnili, co? I teraz jest kwestia, bo ja już teraz nie pamiętam. Czy ja go na przykład mogę przywołać, czy coś takiego? Bo wydaje mi się, że jakoś się muszą przywoływało, nie? Kurczę, nie wiem, nie wiem. Czekamy cały czas oczywiście na Molly, żeby nie było. O, idziesz posprzątać. Ty jesteś taki kochany, Bazylku. W ogóle te dzieciaki są kochane. Tam ktoś jeździ. Kto tu jeździ? A, ona z mamą jeździ. Super. Opróżnij. Później pójdziesz skorzystać. Prysznic. No pewnie, że jest popsuty. Pięknie. A ojciec co robi? Zaraz mi to rzuci na ziemię, co? Gadasz tam, ale chodź. Napraw mi to. Ty, mój drogi, co, chodź połowisz trochę ryby, bo ty lubisz łowić ryby. Wędkuj sobie. Tak, ojciec nam to naprawi, on jest ogarnięty. A ty jesteś głodna, idź jeść, dokładnie. Bazylku, no, idź sobie weź prysznic. Później sobie zjesz, kiedy matka będziesz rodzić. Później to posprzątasz, później sobie zjesz. Jedzonko nam się kończy. To wiesz co, ojciec? Jak ty naprawisz, to zrobisz nam tutaj. Surówka, smażony ser. To mogą być te. Co się dzieje, młoda? Wy tam gadacie. Ojciec będzie zajęty. Chodź, nakarmisz. I tak pogawędzisz. Wyściskasz. Zaatakuj pazurem. Ruchy jej trzeba przebryzgać, nie? Czekaj, młoda, czekaj jeszcze. A później jeszcze jej zmienisz pieluszkę. Gdzie to jest? Jest git.
Bazyl. Tak, zjesz i później wiesz co, możesz już iść spać w sumie. Albo możesz się, o, walczyć z piratami właśnie. Czemu nie? Ojciec gotuje. Ty tam będziesz zaraz ogarniać. Dobra. Okej, okay, wracam do. Oj, co tu się dzieje? Już poszedł sobie? Nie jest jeszcze. Kurde, no ale zobaczcie, tu się nic więcej nie robi. No, dlaczego tak? Masz coś do jedzenia? Może jakąś rybę zjedz. O, może węgorza. A czy ja bym mogła mu dać? No nic nie mogę, patrzcie, no. Nic kompletnie. To też nam tak rosną te relacje, powiem wam, że... Masakra. A może dlatego, że oni są nastolatkami, słuchajcie? Kurde. Dajcie znać. O co z tym chodzi? Dobra, ja wracam tu. Ty sobie łowisz, dobrze. Ty, mój drogi, zaraz będziesz się bawił z piratami, młoda. Dobra. Molly, wiesz co, ty, co ty idziesz? Idziesz sprzątnąć? No dobra, malutka, a ty właśnie, powiedz mi, pograj tu, bo ja chcę sprawdzić, czy tu już wszystko sobie wbiłaś. Pokaż mi. Pokaż. Chciałam jej dać okularki, ale wiecie co, na tych toddlersach to ja nie wiem, coś mi to nie działało, się dziwnie wbijały te okulary, nie wiem o co chodzi. Gryziesz pałkę, spoczko. A tu? Bo tu widzę, masz już wbite. Co to za odgłosy dziwne? A to ten! Ja mówię, co to za odgłosy słyszę? Dobra, Molly, ty będziesz odłożyć resztki. Dobra, leć. I wiecie co, ja ją chyba położę. Wydaje mi się, że ona już chyba powinna dzisiaj rodzić, nie? Idź spać, moja droga. Idź sobie spać, odpocznij, bo zaraz będziesz miała ciężki poród. Ojciec szuka zmarszczek. Spoko, ty jeszcze gadasz. W sumie sobie łowisz, że jesteś ogarnięty. Ty, to już też byś mógł iść spać, moi drogi. Proszę bardzo. Młoda w sumie jest jeszcze ogarnięta, no. To chodź do niej. Wyściskaj. Pogawędź. Co ty byś chciał? Wynająć osobistego lokaja. On to ma pomysły, bo ma w ogóle... Dobra, wiesz co? Chodź tu. Chodź i... Dać chcę prezent. No jak? Kurde! Oni są już przyjaciółmi. Gdzie on jest? Pływa, czekajcie. A nie, czekajcie. Czy ja coś mogę więcej? No nie mogę nic więcej. Dobra. Ogon niech ci się naprawi, halo! Co jest? Nie, już myślałam. Chodź do domu w takim razie. Może słuchajcie się to uda ogarnąć, tylko dajcie mi znać jak. Myślę, że ona w nocy będzie rodzić, nie? Bo ona zawsze w nocy rodzi. Zmień jeszcze jej pieluszkę. Pokaż, co tobie tu jeszcze było. W sumie, wiesz co? Odłóż ją. Pójdzie jeszcze... To jest chory. Bazyl? A Bazyl śpi. Idź sobie jeszcze tutaj, użyj nocniczka. A ty, mój drogi, oj, ty kichasz coś, rozmyślaj sobie chwilę, bo ją zaraz odłożysz spać. Czy ty idziesz, moja droga? Chodź. Chodź, bo ty tu też jesteś już głodna, zmęczona. Ale to nie jest ta muszla, co nie? Czy grzebka? Wydawało mi się, że było coś takiego, że dało się przywołać muszlą z rena. List miłosny. Idziesz, moja droga, czy nie idziesz, bo nie wiem. Simka renesansu. Czekajcie, dobra, najpierw ogarnę młodą. Włóż ją. Urocza jest. Włóż ją. Raz, dwa. Opróżnisz i do spania też, mój drogi. Molly śpi. Ty, mam nadzieję, że tu idziesz. O, jeszcze ty. Mint, chodź, użyj sobie łazienki i też możesz iść. Chociaż ty nie jesteś ten, ale wiecie co, położę ich, bo ja czekam na tę Molly już teraz tylko. Szczerze wam powiem, żeby mi urodziła. Ty sobie śpisz, młoda też. Na ciebie czekam jeszcze. Dobrze, jesteś. Super. Zjedz sobie.
rybkę na surowo, na jesienią. Węgorza, proszę bardzo, zjedz. Tu możesz jeszcze sobie użyć. Pokaż, jak ty wyglądasz dokładnie. I do spania, moi drodzy. I będziemy czekać na Moli, aż urodzi. Myślę, że ona będzie zaraz rodzić. Kurde, imienia nie wybrałam, wiecie co? Pomimo o imieniu. No, zobaczę, no nie wierzę. Dlaczego? Odetchaj teraz. Dlaczego popsułaś? No, wiesz co? Masakra z nią. Dobra. Spuściłaś. Okej, okay, do spania. W takim razie i czekamy, moi drodzy, na poród. Dobra, moi drodzy. Mamy poród. Do tego widzę, że Daisy jest w złym humorze. Kurde, jestem mega ciekawa, czy chłopiec czy dziewczynka. A tobie co się dzieje, malutko? O Jezus, to jesteś cała nieogarnięta. Co wy robicie w ogóle? A, dała się jeść. Super. No dobra, Mali będzie rodzić i ona teraz trochę będzie rodzić na pewno. Ty w sumie, gdzie ty idziesz? Już jesteś głodna. Zjedz sobie. A ty nie możesz wyjść pewnie przez nią, co? Coś tak czuję. Pewnie tak, Molly. A czy byś mogła się przesunąć tak troszeczkę z tym darciem? O, dziękuję. Użyj sobie łazienki, chodź. Możesz rodzić. Kontynuuj, kontynuuj, moja droga. Czy ty jesteś normalna? Idź też sobie użyj łazienki. Musisz się nawodnić. Dobrze. Bazylek. Bazylek jest głodny. Suróweczka, proszę bardzo. Mint. Mint jest ogarnięty. Mint jest ogarnięty. O, chodź. Nakarmisz smoka. Możesz się z nim chwilę pobawić. O. Tu napełnisz jedzonkiem wszystkie zwierzaczki. Będziesz się nimi opiekował. Pewnie lubisz zwierzaczki, więc no. A, to jest przecież twoja lala. Tutaj. Co tu ktoś krzyczy? Wyjmij młodą, dokładnie. Wyjmij ją. Ona musi siku. Połóż ją. Użyj sobie nocnika. Czy ona urodzi w końcu, słuchajcie, czy nie? Ty chodź tutaj do ogródka. Ja myślę, że dla nich to już jest normalność, że narodzi, więc raczej nikt tutaj się tym nie przejmuje. Jest! Dziewczynka, moi drodzy, dziewczynka! O! Słuchajcie, jakie imię? Orchidea może, co? Aha, mam włącznego psluczka. Nie wiem, jak się pisze po angielsku orchid? Orchides? Niech jest tak, ale to będzie orchidea. Albo wpiszę po prostu po polskiemu orchidea. I tyle, moi drodzy. Uwaga, losujemy cechy. Wirtuozka i artystka. O nie, a dlaczego ma ten różowe, a nie ma tego? Wiecie, z tego moda. Ej! O, moja kruszynka. Ej, patrzcie, też ciemniejsza. Jaka słodka, patrzcie. Słodka. Ale czemu jest w tym różo... Spokojnie. Nakarm ją. Młoda. Do lotnika. Czemu ty ją odkładasz? Co tu się dzieje? Tu już jest jeden wielki nieogar, słuchajcie. Ja pierdziule. Chodź tu. Chodź. A ty gdzie z nią idziesz? Co tu się dzieje? Boże, jest jeden wielki nieogar, słuchajcie. Jeden wielki nieogar. Nakarmią. Nakarmią, tak. A później ją tu odłożysz. Dobra, ty śpisz, no to tak. A, już ją odłożyłaś, kurde. No wiesz co? Mamy ostatniego malucha na wyspie, moi drodzy. Co ty robisz? Co ona robi? Dobra, zostaw. Wiesz co? Idź sobie zjeść. Ty, właśnie. Czy ty możesz tego zawołać jakoś tu, czy coś? Wezwij syrenę! Da się, słuchajcie. Da się. Bazyla, ty co tak tu stoisz? Ciekawe. Chodź tu. On tu przyjdzie, czy nie przyjdzie? Nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie. Wezwij jeszcze raz. Zmień sobie strój.
Zaraz będzie, ale on jest! Cześć! Powitaj. Czekajcie, no zobaczymy, czy mają coś tu więcej. Czekajcie, czy ona nakarmiła? Nakarmiła ją, dobrze. Muszę przestać krzyczeć na niego! Chwila, czekajcie, bo ja muszę zobaczyć. Zaproś do środka. Tak, zaproś do środka. Romantyczne. Flirtuj. Jest romantyczne. Jest romantyczne. Miłosny uścisk. Pochwal wygląd. O nie, idzie. Te, a, to będzie Lala. Pochwal osobowość. Zobacz na randkę. Kurde, ale hit. Miłosny uścisk, ja chcę pierwszy pocałunek. Teraz oni mnie tam wszyscy nie interesują. Oni się ogarną. Ja tutaj chcę. Flirtuj. Ja chcę pocałunek, ja chcę pocałunek. Wyznaj zauroczenie. No kurde, tyle żeśmy z nim gadali, nie? A co tu leży? A nasionko. Dawaj, dawaj. Ale fajnie, słuchajcie. Masaż. Czy oni mogą... Czy to nie... Tak się spytaj o znak. Tak, masażyk, masażyk. Pierwszy pocałunek, moi drodzy. Albo wiecie co? Albo dobra, już nie będę, bo jeszcze mi on gdzieś zniknie. Dawaj, pierwszy pocałunek tu przy wszystkich. A co? Zobaczymy. Muszę mi zrobić zdjątko. Koniecznie. Jak się będą całować. Później mogliby sobie razem popływać. Uwaga, uwaga! O, zobaczcie, jakie to urocze! O, i co? Pogasz po policzku. To szybko się dzieje, słuchajcie, bo mówię, jeszcze będzie jeden odcinek. No i później, patrzcie, tu nikt w ogóle, wiecie, obściskuj się. Nikt się nie interesuje. O, idzie matka. Zaproponuj stały związek. O, no cześć dzieciaki! A czemu ty jesteś cała mokra w ogóle? Co tu się dzieje? Nie ogarniam już nic, słuchajcie, nie interesuje mnie to. O Jezu, co to było? Co to było? Chyba się zgodził, chyba się zgodził. Obściskuj się przy wszystkich. A co, dobra, słuchajcie, będę kończyć, bo przecież masakra. Chyba są razem, co? Czekajcie. Jest zauroczony w ogóle. Teraz, teraz, uwaga, zgodzisz się? Powiedz, że się zgodzisz. Tak, zgodził się. No i pięknie, moi drodzy, mamy romansik, mamy romansik. Czy oni mogą się ten, wiecie, jakieś figle? Ale nie, to chyba w czwórce było, nie? Chyba nie było, kurde, czy było też? Ej, nie pamiętam, słuchajcie. Może i było, ale dobra, zostawimy to na koniec. Jak tam nasza malutka orchidea? O Jezu, jesteś śliczna, malutka, śliczna. Jesteś, chodź ojciec do niej, bo ty jeszcze się z nią nie przywitałeś. I ja będę kończyć, moi drodzy. No, udało się mi z tym serialem, słuchajcie. No, to był senior, ale wiecie, po prostu ta wyspa tak działa. Bo wiecie, że ta wyspa jest tajemnicza, prawda? Tutaj się dzieją różne rzeczy. Są smoki, są jakieś jaskinie, są duchy, więc... No, widzicie. Mamy miłość. Syrenią. Żegnam się z wami, do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa, pa.